widziałem was. Nawet takie ładne obrażenia, muszę przyznać, że zadajemy. No i proszę. Mikstura zdrowia. No, zawsze jakiś tam mały skarb. Damy się jeszcze teraz na północ i potem pójdziemy już całkowicie na zachód. Może tu jeszcze jakieś skarby są? No i są. Byli długi mieć jastrzębia jakiś i mikstura zdrowia. Broń jednoręczna 17,9. Jest lepsze od tego toporka. Ile? 9,17? 8,7. A, obrażenie ma podobne. Więc na razie zostaniemy przy tym. A tu co jest? A tu nie ma nic. Kopalnie nad Czarnym Kanionem. Dobra, idziemy teraz na zachód. Ciekawe, co nas czeka na zachodnim wybrzeżu. A tu co jest? Tu nie ma nic. Możemy sobie... O, widziałem ptaszki. Właśnie, pustynne żądło. Nie lubi ich. Weźmy zatem może tutaj do tego obozu. Dostał rączkę, to już nie jest tak mocarny. Tam widzę, jakiś bydlak stoi. Weźmy sobie zdrowie i teraz jeszcze ten. Ta zdolność nie jest jeszcze gotowa. Masz rączkę. Jakiś płom. Co kurde? Na łowce demonów, kusza. Nie, może sobie później też zagram łowcą demonów, sobie zostawię te rzeczy, wiecie, w schowku czy coś. Z nimi odrobinę łatwiej. Jep. Skrzynka. Złoto tylko warte uwagi. No ale się przycięło trochę. O Jezu, nie wy, nie wy, nie wy, nie wy! Chodźcie tu. Świetnie. Łowca skarbów. Zobaczmy. Raz na 1000 lat, kiedy dojdzie do koniunkcji gwiazd, ruiny się otworzą. Ale tylko na krótką chwilę. Powiada się, że leży tam skarb, ukryty głęboko w podziemiach. Znajdź go szybko, albo zgiń, gdy podziemia ponownie się zamkną. Idziemy? Zmagają na czas. No dobra, spróbujemy. Wow, wow, wow. A mniejsza chce znaleźć ten skarb. O rety. A zginiemy trudno. O Jezu. Najpierw to. No chodź, tu chcecie zabić. Jakaś nowa wiedza. Choć czempioni są więksi, a opętańce znacznie groźniejsze, upadłym przewodzą szamani. Te skurczone, niezbyt imponujące demony mogą z łatwością zgładzić przeciwnika ognistymi pociskami. Cieszą się też największy. Belial, władca kłamstw, jest mistrzem oszustw. Podobno udało mu się podbuntować Azmodana przeciwko najwyższym złym.
Tak właśnie rozpoczęła się w płonących piekłach wojna domowa, zakończona mrocznym wygnaniem najwyższych złych do krainy śmiertelników. No tak, tam nie pozwolę skończyć, bo była kolejna książka, więc byłem ciekaw. No, zobaczmy jeszcze szybko drugą stronę. O! A mniejsza od tego. Knypka. Tu trzeba iść. To jedno i drugie. Zostało nam już kurde niewiele czasu, tylko 43-42 sekundy. Shit, mogę nie zdążyć. Dobra, wracamy. Nie ma co. Wszystko się wali. No i chyba nie zdążę wrócić. A, bo tu chyba nie ma powrotu. No to świetnie. No dobrze, żeśmy zginęli. To dla mnie zbyt ciężkie. No ciekawe, niby zostaliśmy pogrzebani, ale skoro kurczę mamy nadal, wiecie, aktualne zadanie, to znaczy, że da się stąd jakoś wyjść. Może to, że to jest, wiecie, zresztą my możemy się tam stąd wyteleportować, to też pewna racja. Cóż za mocarny przeciwnik! Nie uniosę nic więcej. Nie musisz, niechcący mi się kliknęło. Wkurzają mnie ci szamani. To jest za dużo przeciwników, jak przynajmniej moim zdaniem, żeby się uporać w tym niecałe 2 minuty. W ogóle jakieś kule, nie wiadomo kurde po co, na co i dlaczego. Kolejne złoto. No jeszcze trzeba niedługo do miasta cofnąć, żeby to sprzedać. Ponownie staje się silniej. No i to dobrze, cieszę się. No wszyscy, weź skin w końcu. Dziękuję. No dobra, tu jest jakaś skrzynka i tam coś się widziałem zrobiło. Chodźmy to sprawdzić zatem. Można w dół. A i tu nic nie ma. 1000, o matko. To mi nie jest potrzebne, to też mi nie jest potrzebne, to też nie. To też nie. Ruszmy się zatem do chyba ostatniego miejsca. Dobra, wieżyczka padła. Ogniste pęczki też. Co ja kurde znów wziąłem? Nie chcę tego.
No dobra, i tu jest ten. Tak jest. Dam żadnego tam z wielkiego skarbu, to ja tutaj nie znalazłem. Podziemia znowu są zamknięte. Ukryte tam skarby będą niedostępne przez kolejne tysiąclecia. Aha, spoko, no trudno. Ruszmy zatem w takim razie dalej. O, widzę już kolejną. Wracaj tu, cholero. O, jesteśmy w tym posterunku. Masz rączkę i się ciesz. Ja się cię oślepię. O. Mocarny przeciwnik. To jest. W manuskrypcie Walrusa Asmodan jest uznawany za jednego z najlepszych dowódców wśród demonów. Podczas wiecznego konfliktu nieraz zwyciężał anioły w pandemonium. A podczas wojny bratobójczej także najwyższe zło. Jeżeli władca grzechu zaatakuje naszą krainę, będziemy mieć powody do strachu. No to nieźle, Kane, nieźle. Jesteśmy na posterunku. Dobrze, teleportujmy się. Aha, ukryty obóz. Dobrze, i sprzedajmy może wszystko. To nam aż tak nie jest potrzebne. Obrażenia, ochrona. O 3, o 2. To sprzedamy, to też. To sobie zostawię. To do sprzedania, do sprzedania. Pięści do sprzedania. To też. To też. To także, to także. I to też. A te rzeczy sobie schowam do skrzyni. Ła, spokojnie, kolego, spokojnie. Ten towar też możemy sprzedać. Tak samo to. Albo to rozłożę. Tak jest, to także chcę rozłożyć. Czy ja coś w ogóle mogę sobie, kurde, wykonać? Dwuręczna buława, kusza, miecz. Od 29 poziomu. Ja mam dopiero 17, matko. Mam długo, trzeba czekać. A czy jakiś pancerz, hełm. Hełm mogę. Brakuje mi tylko tego. Dobra. Wygramy sobie ten hełm. Weźmiemy to wszystko. Jezu, nie ten klawisz. Wykonaj. Tak, jedną sztukę ja poproszę. Minus życie jest 110. Hmm. 1 plus 7. Trudno, mamy trochę mniejsze życie. Co jeszcze? Tego jeszcze nie mogę. Tego też nie. Jakieś lepsze budki też nie, kurde. A, budki za chwilę. To sobie już wykonamy może. Plus 23 do siły. Nieźle. Karwaszen dopiero później. To też później.
na ramienniki. O, mogę lepsze, świetnie. Obrażenia, ochrona lepsza. Pasy 26 dopiero, rękawiczki 23, spodnie 25. Jezu. Tarcza mi niepotrzebna. Dobra, zatem to sobie rozłożymy. I to także. No i dostaliśmy przy okazji ząb. A butki będę na razie trzymał przy sobie, bo za chwilę będę mógł je założyć. Ho, ho, ho. Dobrze, chodźmy zatem. Goldzik. No cześć, chłopaki. Jest w tych strażnikach coś dziwnego. Rozkazy gwardzisty. Kapitanie gwardii. Niniejszym rozkazuję ci wysłać oddział najbardziej lojalnych ludzi, aby zabezpieczyli posterunek Kasima. Władza nad miastem wisi na wózku. Lud robi się niespokojny. Koniecznie trzeba go ujarzmić. Bądź czujny. Na naszych ziemiach pojawił się ktoś obcy. Chce wywołać niepokoje. Ciekawe. I pogadajmy z proszykiem. Wyruszam do Alkarnus. Otwórz bramę. Chyba oszalałeś. Ale jeśli tak śpieszno ci zginąć, porozmawiaj z kapitanem Dawidem. Jest na posterunku dowodzenia. On ma klucz do bramy. Panie kapitanie Dawidku, gdzie pan jest? Coś mam przecież, że będę musiał walczyć. No, no. Jesteś. Dostarczono oczywiście się do mnie jako ofiarę. Dar od władcy Beliala. Ofiarą jesteś ty, Magdo. Albowiem Belial zostawił cię tutaj na przynętę. Chce odwrócić moją uwagę od Kaldeum. Nie! Nigdy by mnie nie zdradził! Zabić go! To nieistotne. Belial jest władcą kłamstw, Magdo. Umarłaś z chwilą, gdy zabiłaś Kaina. Dobrze, za chwilę zwrócę. Poczekajcie chwilę. Ach, te telefony nie w porę. Dobra, weźmy tu. Zamknięta klatka. W ostatniej chwili chcieli złożyć nas Belialowi w ofierze. Żelazne wilki, odbijcie miasto! No i dobra, i poszli. A my... O, mieliśmy nową wiedzę, nie posłuchałem. Szkoda, trudno się mówi. Zamaskowane demony mam teraz zabić. No dobrze, oj! Pewnie właśnie coś było o tych demonach. Żołnierze Gwardii Imperialnej zostali opanowani przez demony? No? Masz to tak dziwi? Czy Magda dotarła do Alkarnus? Tak. Słyszeliśmy pogłoski, że rozegrała się tam straszliwa rzeź. Otwórz bramę. Położę kres złu Magdy. Dum drudum, dum dum dum. Ruszamy w takim razie. Kejnie, zostaniesz pomszczony. No ja myślę, że my pomszczymy Kejna. Jak głowy odlatują. To jest dobre. O, oszalały kultysta. Cześć, misiaki. Macie. Skopa współobrotu. O, to będzie ciekawe. Yep. Pięknie, kilku naraz. No, ktoś się przekręcił. Tu nic nie ma. Boże, ale ta pustynia wygląda. Czemu kurde tak światło jest wokół mnie? To nie wiem. Udało ci się uciec z posterunku. No wiadomo, że mi się udało. Tacy słabusze, gdzie mnie nie powstrzymają.
Jakiś granat ktoś rzucił. Nawet ty się powiem, kiedy gram to atakujący. Ło, to jest potężniejszy, a masz. Ło. Jeszcze kurczę wybuch, pięknie. Jakiś epicki chyba demon, no spadać. A zobaczcie co dostałem od niego, a wy mi tu przeszkadzacie. Już, spokój, cisza. Soba kusza. Na pierśnik 65, całkiem niezły. Ale my nosimy swój, bo nam daje więcej healtha. Ten atak, ten jest naprawdę niezły, zwłaszcza na silniejsze stwory. No gincie w końcu. Tu już nic nie ma, tutaj coś widziałem. Nic ciekawego. Udało ci się uciec z posterunku. Ja im przerywam zawsze tą gadkę, nudzisz mnie. No i znaleźliśmy drogę, jej. Nie wkurzać mnie. Przyklęłem ty piekielnik. A masz. A tutaj jest, a właśnie, teleport. Warto sobie odblokować. Złoto i mikstura życia. Pięknie. Jakaś sakwa. Kejna. Pośród najwyższych złych to Diablo jest najmłodszy. A mimo to wciąż uważam go za najbardziej niebezpiecznego. Dzięki władzy nad grozą Diablo nie odczuwa strachu, więc z łatwością zdeprawował wielu ludzi. Jego esencja została 20 lat temu uwięziona w kamieniu ducha i wygnana do niezgłębionej chłopi. Czy już wiemy, o co chodzi z Diablo? To jest zawalona droga. A tu jakaś skrzynia w ogóle. Jeszcze tam kuty z obłąkane. Coś ciekawego, my ta tarcza. Czemu mi się wydaje, że to jest na pierśnik? Głowy latają, posoka się leje. Kościany wojownik powstaje. Łohoho, mamy stworka. O, to już boli. Rączka. Pięknie odleciał. Jeszcze się oślepimy. Znów rączka. Znów atak odpychający. Dobra. Jest zdrowie. Za mało ducha. Wow, on już jest naprawdę mocny. Błysk! Tracę siły. Moje obrażenia nie są już tak poważne. Ale naprawdę mocny przeciwnik. A żeśmy dostali tylko dwuretą buławy. Słabizna. Niech zbawi cię moja włócznia! Ty nie masz włóczki, ty masz topór, durniu.